Halo, halo, witam ponownie w grze Cyberpunk. Kontynuujemy tą przygodę. I mamy zadzwonić do doktora Mister... Nie, do Mister Hansa. Okej, telefon. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Czekać na telefon mamy. Dobrze. Pomylił mi się przycisk. A sprawdźmy, jakie w ogóle mamy tutaj jeszcze. O, nowy poziom. Dostępne punkty. Ta broń krótka mi nie daje spokoju. Poziom przerwy, jak to zrobić, żeby tutaj można było... Poziom pokrewnego atrybutu wymagany do odblokowania tego atutu. 7. Niedostępne. Tutaj też. Otrzymują o 50% obrażeń więcej z pistoletów i rewolwerów. Kurczę, tutaj też nie mogę? No tu maksymalny poziom. Nie bardzo tego rozumiem. Czemu nie mogę? Budowę ciała. Czy to coś nam da? Zwiększa zdrowie o 20%. Dobrze, dziennik. Sporo tego jest. Automania to samochody. Psychokiller, champion, bardzo wysokie. Gdy patrzysz w otchłań, a na mapie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Kto wie, co tu się może kryć? We'll be right back.
rdzeniu. Uszkodzą. Przyjedź. Ochroń rdzeń. Heavy, trzeba pomóc pewnemu glinie w śledztwie. Facet jest znany z tego, że balansuje na granicy prawa i nie stroni od współpracy z najemnikami. Szczegóły poniżej. No i co my tu mamy? Typ kontraktu, kradzież, cel, taśmy z monitoringu, lokalizacja magazyna Robo Industrial i Ainosaur Street. Klient nazywa się Aaron McCallson, jest sierżantem z NCPD, pracował dla mnie jako konsultant przy serialu Cops and Chops, 8 sezonów, a teraz zadzwonił z prośbą o przysługę. Aaron od jakiegoś czasu siedzi na karku Maelstromowi, mówi, że namierzył magazyn, w którym urządzili sobie katownię, ale wiesz, jak to się jest z glinami, prawo wiąże im ręce. Jeśli chcą coś osiągnąć, muszą działać w szarej strefie. Aaron to rozumie, dlatego zamiast czekać, aż sąd wyda zgodę na przeszukanie, chce skorzystać z pomocy, nazwijmy to, prywatnego kontrahenta. Fucha jest prosta, masz wejść do tego magazynu, adres w załączniku i wykraść nagrania z kamer bezpieczeństwa. To powinno być wystarczający materiał dowodowy i podrzucić je Aaronowi. A jeśli przy okazji odstrzelisz kilku malstermowców, czuć, świat na pewno nie będzie przez to gorszy. Czyli to jest to? Chyba tak. Jakoś tędy można wejść. No dobra. Zdolności techniczne. Ach, kurka wodna. Wielka szkoda. Może od tej strony. Mam nadzieję, że tego nie usłyszał. Kurka wodna. Tam jest koleś. I on mnie widzi. Kwestia czasu. Zobaczą mnie, czy nie? Wiem, że tu jesteś! Kurka wodna, a już ich chyba kasowałem. Strzałem w głowie z tego pistoleciku i się. Leż. Żywy stąd nie wyjdziesz! No chyba nie. Żadne dobre strzały po robocie! Zostań! Jeszcze jakiś? Wychylisz. Do tyłu!
Nie dostał? Kurka. No dawaj, dawaj, wychyl się. No dobrze, po raz kolejny nie było to po cichu. Jakoś ciężko mi w tej grze to zrobić. Kurde, to się pali, zaraz wybuchnie. Zbieramy sobie. Popielniczkę, co? Jesteś przeciążony? Aha. Ekwipunek. No trochę tego jest. Dobra. Ile mamy? 358. Jeszcze jakieś czerwone możemy. Tędy też może mogłem wejść. Toilet. Dobra, tu nie ma na górze. W Rodolce. Ło, co to jest? Uszkodzony żeton do pokera. Zawieź nagrania Aaronowi. Okej. Okay. Czy tutaj nie ma jakiejś kasiorki gdzieś do włamania się? Świetlik, cokolwiek to jest. Wytarta kurtka. Na dole jest ten terminal. Stara kamizelka z kapturem. O, tutaj też jest. Różaniec wudu. E9-1C, 5-5-1C. E9-1C, 5-5-1C. BD i koniec. 600 euro dolarów, fajnie. Ale jeszcze na dole mamy chyba drugi.
Jeszcze tu? Jeden C7A, E9 i 5-5. Jeden C7A, E9. Czyli byśmy musieli zacząć skąd? Ach, skopałem już. $300. Jeden C7A55. Wow, wszystko. No i chyba to by było na tyle. Aaron, mam te taśmy. A, to ty. Już myślałem, że to znowu te czuby z kościoła zbawienia. No i jak? Były jakieś problemy? Jakieś były. Już ich nie ma. Twarda sztuka jesteś, co? Dobrze. Takim łatwiej przetrwać. Okej, tośmy sobie pogadali. A teraz daj te nagrania. No raz, raz. Te taśmy są do jakiegoś śledztwa, tak? Grubsza afera, rozumiesz. Ale dzięki tobie pchnę sprawę do przodu. Twoje taśmy, masz. Solidna robota. Dam znać komu trzeba, że można na tobie polegać. A wiesz, kontakty to ja mam. Nie wątpię. Na razie. Jeszcze niżej? Nie, to piwnica. Aaron jest zadowolony. Ja również. Zawsze lepiej być z glinami w dobrych relacjach. Kontrakt zamknięty, a kasa już płynie. Dzięki. To teraz o nowy poziom. Zdolności techniczne, trochę mnie to kusi. Młody technik umożliwia wytworzenie rzadkich przedmiotów. Remontowanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów. No, czy to się do czegoś przyda? Czy ja to chcę rozmontowywać? Inteligencja. Odblokowuje demona Wielki Sen, który wyłącza kamery na 3 minuty.
Nie wiem, czy po cichu jeszcze coś zrobię, ale mapa. I sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Pojazd. Nie chcę pojazdu. Kto wie, co tu się może kryć? Tu? Kradzież. W tym miejscu znajduje się coś, co może wykraść. A, jeszcze tego nie robiliśmy. Okej, to będzie tu. Hej, jak tam, żyjesz? Mam nadzieję, że tak, bo mam dla ciebie kolejny temat. Tym razem trzeba zdobyć nagranie z inicjacji Maelstromu. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do załącznika. Dobrze. Typ kontraktu, kradzież. Cel, zdobyć nagranie z inicjacji Maelstromu. Daniel Street, szczegóły, temat w stylu... Paparazzo potrzebuje nagrania z intencji Maelstromu. Przyjęcie do gangu, symboliczne rozszczepienie nerwów, wzrokowego rytuału przejścia. Płacę tylko za pełen pakiet. Mam sygnał, że materiał będzie w ambulatorium Heaven Med, gdzie gangusy tną swoich nowicjuszy. Sale operacyjne są monitorowane. Płacę za plik, płacę za cały dysk, płacę za dostęp do serwerów. Heaven Med, bez różnicy liczy się materiał. Już ktoś... Co do chuja? Ando! O kurde, ale wyszło. Skubany się uleczył. Jeszcze ktoś? A tamci? To jakiś inny gang? Nowy jestem, kurde, przeciążony. Ajajaj.
Dobrze, tu wszystko widzę, że jest. Do góry, dobra, obojętnie co. A co, ja zmieniłem broń? Kurka wodna. Który to jest ten mój? Powinien być z tłumikiem i z celownikiem. To ten chyba był. Kurde, co ja robię? Nie ten przycisk. Dobra. No muszę się tym rewolwerom przyjrzeć, bo mają już niezły wygan. Co my tu mamy? Pancerz. Dobra, od razu to rozmontujemy. Tutaj co mamy? To jest jakaś lipa. Jakieś kurteczki. O, lepszy pancerz. 65,2. To też 65,2. O, to jeszcze lepsze. Koszulki 64,9. 66. Zbroja na kombinezon na trenerski. Arasaki. Czemu nie? A spodnie? Też trochę już tego mamy. 33,9. 34,3. Dobra, buciorki. Buciorki mamy słabe. Dobra, na razie starczy.